Witamy Państwa w kolejnym odcinku Kulturki. Dziś porozmawiamy z Mikołajem Kaczmarkiem, mieszkańcem Piasków, który opowie nam o tym, jak pasja przeradza się w misję. Przygoda z koloryzacją u mnie zaczęła się całkiem niespodziewanie, można powiedzieć, że to było spontaniczne. Nigdy wcześniej tak nie interesowałem się głębiej historią i nagle zobaczyłem w telewizji pokoloryzowane filmy dokumentalne z II wojny światowej. Ten film nazywał się Czas Apokalipsy, II wojna światowa i było tam 5 części. I po prostu ten kolor, te zabarwione klisze poraziły mnie. Doszło do mnie, że wojna to nie jest przeżytek i nam też się to może zdarzyć. W początku to tak naprawdę była tylko zabawa. Nie spodziewałem się, że znajdę się w tym miejscu, w którym teraz jestem, że no praktycznie wpisuje się w wyszukiwarce Google moje nazwisko i no jest tego pełno już artykułów. Takim już przełomem całkiem to był film Powstanie Warszawskie w kolorze, który wyszedł. To wtedy już zacząłem wszystko szukać na temat Powstania Warszawskiego i ta polska historia i poczucie tego patriotyzmu. To było coś niesamowite. Po prostu zmieniłem się jako człowiek. Koloryzuję tylko historię Polski. Nie ruszam niczego z zagranicy. Po prostu są ludzie z zagranicy, którzy kolorują historię swojego kraju. Ja postanowiłem, będę robił tylko historię Polski, a Powstanie Warszawskie to jest, tak jak już powiedziałem, mój temat numer jeden. Biorę też na warsztat też pierwszą wojnę światową, żołnierzy wyklętych i inne tematy związane z polską historią i ludźmi, których warto pokazywać młodzieży, bo o wielu z nich nie ma nawet wzmianki w książkach do historii, w podręcznikach. Na pokoloryzowanie jednej fotografii poświęcam od pół godziny nawet do 15 godzin. To jest wszystko kwestia, ile jest elementów, jaki poziom trudności fotografii, jaka jest wielka rozdzielczość. Z jednej strony jest to proste, z drugiej strony jest to trudne, bo każdy może się nauczyć kolorować fotografię, ale nie każdy potrafi pokolorować zdjęcie tak, żeby to zdjęcie nie wyglądało jak pokolorowane, tylko normalnie zrobione z aparatem. I to jest sztuka. Moje prace można zobaczyć praktycznie w całym internecie śmigają. Stronę założyłem na fejsie. Tam 70 tysięcy obserwujących. Mam też Twittera. Drugi raz zgłosili się do mnie z podręczników szkolnych do klas 8. Też tam będzie kilka moich prac. No różne też wystawy zorganizował IPN, Polska Fundacja Narodowa zamieściła też na swojej stronie z okazji wybuchu Powstania Warszawskiego 100 fotografii. Miałem zaszczyt zostać laureatem Nagrody Bohateron, gdzie sama już nominacja, to byłem w szoku, że zostałem nominowany, bo to dla mnie coś naprawdę wielkiego, jeden z najważniejszych momentów w moim życiu. Nagroda Bohateron to była taka pierwsza statuetka przyznawana przez Bohaterona. Ta nagroda po prostu ma na celu pobudzić ludzi do działań na rzecz upamiętnienia polskich bohaterów. Tu nagle jedna statuetka, druga, szok dla mnie to był. Jestem z siebie dumny naprawdę. Do przerabiania fotografii używam programu Photoshop, chyba każdy go zna. Jeżeli chodzi o moją pracę, na pewno jest to wyraz patriotyzmu. To jest też ukłon w stronę polskich bohaterów, powstańców warszawskich. Miałem zaszczyt porozmawiać z najstarszym żyjącym powstańcem, panem pułkownikiem Kazimierzem Klimczakiem, 105 lat. Przywracanie utraconych barw archiwalnych fotogram z historii Polski jest na pewno dla mnie wielkim narzędziem do tego, żeby pokazać młodzieży i zarażać ich dumą z tego, że jest się Polakiem i zarażać patriotyzmem. Myślę, że w swojej kolekcji mam już około 1000 fotografii pokoloryzowanych. Że jechałem sobie na rowerze ze sklepu i nagle dzwoni telefon i jest tak. Dzień dobry panie Mikołaju, tu reżyser, reżyser filmu Dywizjon 303. Potrzebujemy zdjęcia do filmu. I czy byłby pan zainteresowany? To i od razu się zgodziłem. No i przysłali mi zdjęcia na maila, które pokoloryzowałem, później się pojawiły w filmie. Zgłosili się do mnie z filmu Piłsudski i potrzebowali też zdjęcia do promocji filmu. Oczywiście też się zgodziłem, zaprosili mnie też na premierę filmu. Teraz w kolejnym filmie też, do kolejnego filmu do promocji zostały użyte moje zdjęcia, czyli do filmu o bokserze z Auschwitz T-34.
Tedim Pieczykowskim i też tam pewnie na premierę wskoczę, także no nie spodziewałem się tego, że tak to się wszystko potoczy, że po prostu będę zapraszany na takie rzeczy, no super. Musimy pamiętać o tym, że świat był zawsze kolorowy, że ci ludzie byli kolorowi.